Cześć, pokażę Wam dzisiaj jeden z najlepszych reportaży, jakie przeczytałem w tym roku. Zapraszam. Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii Małgorzaty Reimer. To jest książka, która opowiada o Albanii Envera Hoxhy, czerwonego faraona. Człowieka, który był niesłychanie brutalny, niesłychanie paranoiczny i wziął tak naprawdę swój naród pod swój but i trzymał go przez kilka dekad pod tym butem, zmieniając krajobraz tego kraju w zasadzie całkowicie. Rządził w sposób brutalny. Wiele osób trafiło do więzienia, wiele osób zmarło w więzieniu, wiele osób zostało rozstrzelanych, ale też spowodował, że ludzie donosili na siebie, przestali ufać sobie nawzajem, nawet członkom swoich własnych rodzin. Szacuje się, że 1/4 Albańczyków w czasie rządów Envera Hoxhy donosiła na innych. 1/4. Hoxha poprzez swoje rządy doprowadził do tego, że ludzie żyli w nieustannym strachu, w poczuciu lęku. Zamknął Albanię przed światem, ale zamknął też świat przed Albańczykami. To był kraj, który był w całości otoczony drutem kolczastym. Przez lata swoich rządów zrywał stosunki z innymi krajami, nawet ze Związkiem Radzieckim. Zwrócił się w kierunku Chin ludowych. Chiny uważał za swojego wielkiego przyjaciela, ale w pewnym momencie również Chiny uznał za mało socjalistyczne. Twierdził, że Albania samodzielnie będzie niosła sztandar socjalizmu jako tego najlepszego na świecie komunistycznego państwa. To doprowadziło do bardzo dużych problemów z żywnością. Ludzie głodowali. Hoxha zamiast chleba dostarczał swoim rodakom propagandę. W tej książce jest obecna wielka polityka, na przykład decyzje, które podejmował Hoxha. To jest potrzebne jako ta warstwa informacyjna, ale to nie dominuje książki. To nie jest książka historyczna. To jest książka o ludziach, o tym, jak się w tej Albanii żyło, jak wyglądała codzienność, jak wyglądały relacje między ludźmi, jak wyglądał stosunek ludzi do państwa, jak państwo traktowało ludzi. Tutaj ta wielka polityka jest tylko tłem. Skupiamy się głównie na bohaterach, na rozmówcach Małgorzaty Reimer. A ci opowiadają o swoim życiu, o swoich doświadczeniach. Jedni opowiadają o tym, jak się bali przez wiele lat, jak cierpieli głód, jak byli zdradzani przez swoich, wydawało się, przyjaciół, jak trafiali do więzień, do obozów, jak przez w zasadzie wiele lat, wiele dekad swojego życia spędzili w zamknięciu. Ale również posłuchamy ludzi, którzy żywią pewną nostalgię za komunizmem. Opowiadają o tym, jak rozczarowani są tym, jak przebiegła transformacja już po upadku komunizmu. To, co jest fantastyczne w książce Reimer, to to, że ona oddała tę książkę całkowicie we władanie tych historii, tych opowieści i narracji swoich rozmówców. Autorka jest tutaj całkowicie ukryta. Tak naprawdę nie widzimy jej. Ona nie opowiada nam swoich doświadczeń z Albanii. Ona nie mówi nam, jaki jest jej stosunek do danych historii, poszczególnych wydarzeń. Nie przedstawia nam swoich przemyśleń na ten temat. Nie, nie robi tego, bo i po co miałaby to robić? Całkowicie oddaje książkę swoim bohaterom, a my jako czytelnicy możemy w pełni z tego czerpać. Cała książka jest wspaniała, ale jest jeden fragment, który swoją stylistyką odbiega od reszty książki. I tak się składa, że to jest fragment, który na mnie zrobił piorunujące wrażenie. To opowieść o butach. Oczywiście nie będę czytał całego fragmentu, ale pozwólcie, że przeczytam tylko pierwszy akapit. Albańskim butom wszystko przychodziło z trudem. Cienkie podeszwy mozolnie pokonywały szutrowe drogi albo grzęzły w błocie.
Czasem butom udawało się uciec i zobaczyć świat, o którym tak bardzo marzyły. Musiały tylko iść wystarczająco długo przez wysokie góry na granicy, przez kręte ścieżki i wąskie przełęcze. Ale częściej zatrzymywały się raptownie, gdy przygraniczną ciszę przeszywał strzał karabinu. Wartownicy zdejmowali buty ze sztywniejących stóp, bo wprawdzie trup już do niczego im się nie przyda, ale buty owszem. A to tylko pierwszy akapit. Cała opowieść o butach jest dla mnie kapitalna, bo autorka posłużyła się przedmiotem. Zwykłym, codziennym, banalnym przedmiotem, jakim są buty. I wykorzystując go, stworzyła metaforę życia w komunistycznej Albanii. Ten fragment opisuje brutalne i przejmujące rzeczy, ale w pięknej formie. To jest dowód na to, że nawet opowiadając skomplikowaną, trudną historię osadzoną w bezlitosnej rzeczywistości, można stworzyć coś przepięknego. Każdemu, kto interesuje się Albanią, kto interesuje się komunizmem, ale przede wszystkim lubi czytać dobre reportaże, bardzo dobre reportaże, poprawiam się, polecam Błoto słodsze niż miód. To jest książka, na którą długo czekałem, długo zwlekałem, żeby ją przeczytać, ale wiecie, jak to jest, kiedy wiele innych książek też czeka w kolejce i no, nie da się czytać 10 książek naraz. Chociaż można. Ale ja na pewno po Błocie z pewnością sięgnę po jej wcześniejszą książkę, po Bukareszt, Kurz i krew. I też jestem bardzo ciekaw tamtej książki. I są tacy autorzy, którzy już jedną książką, zaledwie jedną książką, są w stanie wyrobić sobie zaufanie u czytelnika. I moje zaufanie Reimer zdobyła tą książką w pełni. Dlatego każdą rzecz, którą wydała albo wyda, bardzo chętnie przeczytam. Jeżeli Wy czytaliście Błoto słodsze niż miód, to proszę, podzielcie się swoją opinią. Bardzo chętnie się dowiem, czy Wam również się tak bardzo ta książka podobała. A może komuś nie. Może ktoś ma jej coś do zarzucenia. Jeżeli tak jest, to tym bardziej niech się podzieli swoją opinią. Ja lecę. Cześć.